Za moimi plecami znajduje się budynek o bardzo ciekawej historii. W 1965 roku został wpisany do rejestru zabytków. Od 1 stycznia 1968 roku jest to siedziba Młodzieżowego Domu Kultury Mokotów przy ulicy Puławskiej 97 w Warszawie. Historia tego budynku sięga XIX wieku, a dokładnie 1862 roku, kiedy został on zbudowany na potrzeby Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci, mieszczącego się wcześniej przy ulicy Ordynackiej w Warszawie i 25 listopada tegoż roku uroczyście otwarty. Projektantem tego budynku był wybitny architekt warszawski Henryk Marconi. Jak pisał warszawianista Tadeusz Świątek w tygodniku Południe Głos Mokotowa w 1997 roku, Instytut Moralnie Zaniedbanych Dzieci w Mokotowie, takie określenie było używane jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, w tamtych czasach był jedną z najnowocześniejszych w kraju placówek wychowawczych. W księdze wizyt widnieją podpisy bardzo ważnych osobistości, wśród których jest wizytator apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. Bardziej szczegółowo z historią Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci i Młodzieżowego Domu Kultury Mokotów można zapoznać się na stronie internetowej oraz w informatorze Młodzieżowego Domu Kultury opracowanego przez obecnego dyrektora, pana Marka Masłowskiego i pracowników Młodzieżowego Domu Kultury Mokotów. Fundatorami gmachu Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci w Mokotowie, oprócz skarbu Królestwa Polskiego i barona Antoniego Frenkla, byli Franciszek Ksawery Posłowski wraz z żoną Julią z książąt druckich lubeckich. Franciszek Ksawery ze swoim bratem Wandalinem Posłowskim w dniu 4 czerwca 1869 roku otrzymał tytuł hrabioski rzymski od papieża Piusa IX, a dwa lata później tytuł hrabioski papieski. Posłowscy byli rodziną bardzo przedsiębiorczą i zaangażowaną w dzieje swojej ojczyzny. Ich styl życia skupiał się w kręgach arystokratyczno-ziemiańskiej inteligencji. Wnieśli swój duży wkład w rozwój nie tylko obecnej Polski, ale także w sąsiadujące z nią kraje. Dlatego nawet z tego powodu warto jest bliżej poznać historię i dzieje tego zacnego rodu. Zabieram Państwa na krótką podróż historyczną. Historia rodu Pusłowskich zaczęła się na terenach obecnej Białorusi. Pierwsze wzmianki o rodzinie Pusłowskich i ich majątku pochodzą z XVI wieku i dotyczą miejscowości Pieskie, województwa brzeskiego na Białorusi. Pieskie, zwane również Piaski, obecna nazwa Pieski Stare, były rodowym majątkiem Pusłowskich na przestrzeni stuleci do 1939 roku. Pod koniec XVIII wieku, początek XIX, został tutaj zbudowany przestronny pałac z malowniczym parkiem. Jego wnętrze i wygląd wzbudzał zachwyt sławnego pisarza i historyka Juliana Ursyna Niemcewicza. W 1843 roku pałac spłonął podczas przyjęcia. Przez ówczesnego właściciela majątku, Franciszka Pusłowskiego, została przebudowana tylko dawna drewniana stajnia z końca XVIII wieku, której nadano formę klasycystycznego dworu. Do dnia dzisiejszego zachował się tylko fragment bramy wjazdowej i ruiny bramy zachodniej, niegdyś wiodącej do rodzinnego cmentarza i parku. W tym miejscu postawiono tablicę informującą o zabytkowym charakterze posiadłości rodu Pusłowskich. Zachowała się również część parku krajobrazowego, kiedyś mającego 10-hektarową powierzchnię. Dane historyczne podają, że założycielem rodziny był Jakub Pusłowski, herbuszeliga, podstoli rzeczycki i starosta okrzetyński. Rodową potęgę Pusłowskich rozpoczął wnuk Jakuba, Kazimierz Michał Pusłowski Mądu, spokrewniony z Wiśniewieckimi i Sobieskimi. Był wojownikiem, deputatem do Trybunału Litewskiego, pełnomocnikiem hetmana Kazimierza Sapiechy na Sejmy i Sejmiki. Za poniesione zasługi otrzymał liczne nadanie królewskie i znacznie pomocne
pomnoży odziedziczony majątek. Największy rozkwit rodziny Pusłowskich zawdzięcza Franciszkowi Pusłowskiemu. Franciszek Pusłowski był pod stolim rzeczyckim, panem na Pieskach oraz szambelanem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zaprzyjaźnionym z Ludwikiem Kościuszką, ojcem Tadeusza Kościuszki. Jego najmłodszy syn Wojciech Pusłowski był natomiast posłem na Sejm czteroletni, wielokrotnie wybierany na marszałka szlachty powiatu słonimskiego. Pomnożył bogactwa i utrwalił wysoki status towarzyski i majątkowy tej gałęzi rodziny. Przyczynił się do ugruntowania jej pozycji wśród najwyższych sfer gospodarczych i towarzyskich. W 1821 roku Wojciech Pusłowski nabył ziemie kosowskie na Polesiu obecnej Białorusi. Wcześniej przez całe stulecie ziemia kosowska należała do różnych właścicieli zacnych rodów: Chreptowiczów, Sanguszków Koszyrskich, Sapiechów, Flemingów, Czartoryskich. To właśnie od Czartoryskich Wojciech kupił tam ziemię. Najmłodszy syn Wojciecha, a miał ich 6 i 2 córki, Wandalin Pusłowski, odziedziczył po ojcu Kosów Poleski. Z zamiłowania był kolekcjonerem sztuki i numizmatykiem. Interesował się również architekturą i archeologią. Był także zaangażowany w działalność filantropijną. Należał do Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych w Warszawie. Od 1862 roku do utworzonej Rady Opiekuńczej Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci, siedziby którego, jak już wcześniej wspominałam, ufundował wraz z bratem Ksawerym Franciszkiem Pusłowskim. Wandalin Pusłowski był znakomitym przedsiębiorcą. Z jego inicjatywy w Kosowie Poleskim powstał w 1838 roku neogotycki monumentalny pałac utrzymany w stylu zamków angielskich. Projekt pałacu zrobili Franciszek Jaszcząt i Władysław Marconi, syn Henryka Marconiego. Pałac powstał w majątku Merczewszczyzna, w miejscu urodzenia Tadeusza Kościuszki. Na znak głębokiego szacunku dla Tadeusza Kościuszki, Wandalin przywrócił oryginalny kształt jego rodzinnego majątku obok swojego pałacu. Drewniany dom, w którym urodził się Kościuszko, został wkomponowany w park otaczający pałac i otoczony klombami drzew i krzewów. Pałac w Kosowie Poleskim nie miał sobie równych w okolicy. Zadziwiał wszystkich. Miał 12 wież, symbolizujących 12 miesięcy. Mieścił ponad 100 pokoi, każdy ze swoim przeznaczeniem. W sali białej odbywały się bale. Legenda głosi, że była w niej szklana podłoga z rybami. Sala czarna była przeznaczona do gier hazardowych, a sala różowa do muzykowania. Prawdziwą skarbnicą starożytnych rękopisów i nowych ksiąg była biblioteka. Jedna z najlepszych prywatnych bibliotek swoich czasów. Podłoga była ogrzewana parowymi kotłami, znajdującymi się w piwnicy, a całego bogactwa w pałacu strzegł prawdziwy lew. Pałac był otoczony parkiem, liczącym 150 gatunków roślin. Była też oranżeria, rzeźby, fontanny, altanki służące do wypoczynku podczas spacerów. Podczas II wojny światowej zamek spłonął. Przetrwały tylko mury. W 2008 roku rozpoczęto renowację pałacu, która trwa do dziś, ale znaczna jego część już jest dostępna do zwiedzania. Pałac w Kosowie Poleskim jest zaliczany do skarbów dziedzictwa architektonicznego Białorusi. Ale wróćmy do opowieści o rodzinie Pusłowskich. Brat Wandalina, Ksawery Franciszek Pusłowski, zrezygnował z dziedziczenia części ojcowskiego majątku i poświęcił się pracy naukowej. W domu w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, nabytym w latach 30. XIX wieku, urządził pracownię chemiczną, do której wyposażenie sprowadził z Paryża. Udostępniał ją młodzieży, między innymi studentom chemii Szkoły Głównej Warszawskiej. Gdy powstało towarzystwo rolnicze, oddał mu cały kosztowny zapas sprzętów i materiałów tego zakładu. Był także kolekcjonerem dzieł sztuki i filantropem. W roku 1849 Ksawery Pusłowski odkupił od Radziwiłłów wówczas podwarszawski pałac w Królikarni wraz z przyległymi terenami. W pałacu została przez niego urządzona letnia rezydencja z pięknie wyposażonym wnętrzem. Znajdowało się w nim cenna biblioteka,
liczące kilka tysięcy egzemplarzy ksiąg oraz kolekcje gobelinów, brązów, marmurów, rycin i obrazów, wśród których były wybitne dzieła sztuki. Zbiory biblioteczne oraz kolekcje nabywane przez Ksawerego Pusłowskiego w kraju i za granicą były ciągle powiększane. W 1851 roku decyzją komisji rządowej Ksawery Pusłowski został mianowany członkiem Rady Szczegółowej Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci w zarządzie zakładów dobroczynnych. Wraz z żoną Julią, wywodzącą się z rodziny książąt Druckich-Lubeckich, przekazał część zabudowań gospodarczych królikarni na potrzeby Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci. Równocześnie przeznaczył Instytutowi 49 morgów ornej ziemi i duże środki finansowe, aby wychowankowie Instytutu mogli kształcić się praktycznie w zajęciach rolniczych i ogrodniczych. Teren ten nazywany został od imienia ofiarodawcy Ksawerowym. Nazwa ta przetrwała do dziś w postaci nazwy ulicy i części dzielnicy Mokotów – Ksawerów. W 1869 roku sprowadził na swój koszt z zagranicy czcionki wypukłe w celu drukowania książek dla osób niewidomych. W latach 1853-56 głównie z jego funduszy został wzniesiony kościół Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Dziś w tym miejscu stoi kościół świętego Michała Archanioła przy ulicy Puławskiej na Mokotowie w Warszawie. Był prezesem Komitetu Budowy Kościoła. Zmarł Ksawery Franciszek Pusłowski w 1874 roku w Warszawie. Pochowany został w podziemiach warszawskiego kościoła świętego Aleksandra. Przed swoją śmiercią przeznaczył znaczną część swojego majątku na cele dobroczynne. Życie Ksawerego Franciszka Pusłowskiego było pasmem religijnych i obywatelskich uczynków, godnych naśladowania dla przyszłego pokolenia. Trwający blisko 40 lat związek małżeński z Julią był przykładem zgody, porozumienia i wzajemnej miłości, ale potomstwa po sobie niestety nie zostawili. Każdy z rodziny Pusłowskich posiadał wszechstronne wykształcenie, piastował wysokie stanowiska i był miłośnikiem sztuki. A przyjaźnie z artystami i intelektualistami należały do tradycji w rodzinie Pusłowskich. Byli kolekcjonerami dzieł sztuki. Marta z Pusłowskich-Krasińska, córka Wandelina Pusłowskiego, jest autorką noweli oraz powieści w języku francuskim pod tytułem Wolny ptak o życiu mieszkańców wsi, dworków i dworów litewskich. W 1929 roku powieść została wydana w języku polskim. Z rodziną Pusłowskich była zaprzyjaźniona również znana pisarka Eliza Orzeszkowa, która będąc częstym bywalcem pałacu w Kosowie Poleskim, była mimowolnym obserwatorem ówczesnej rzeczywistości ich rodziny. Niełatwe relacje Wandelina Pusłowskiego z synem Leonem posłużyły pisarce jako inspiracja do powieści Pompalińscy. Powieść tę Eliza Orzeszkowa napisała i wydała w 1876 roku. W drodze poszukiwań udało mi się znaleźć utwór muzyczny. Autorem tekstu tego utworu jest potomek Pusłowskich, imiennik Ksawerego Franciszka Pusłowskiego, wnuk jego brata Władysława i syn Zygmunta Pusłowskiego, Franciszek Ksawery Pusłowski. Franciszek Ksawery Pusłowski urodził się pod Paryżem. Był dyplomatą, kolekcjonerem, amatorem sztuki i ogrodnictwa, lektorem języków obcych. Perfekcyjnie znał 6 języków. Był także tłumaczem. Znaczące miejsce w jego życiu zajmowała twórczość literacka. W 1899 roku ukazał się pierwszy tomik jego poezji. W 1953 roku przekazał w darze część swoich zbiorów kolekcji sztuki Zamkowi Wawelskiemu, a pozostałą część, około 100 obrazów oraz pałac w Krakowie, obecnie przy ulicy Westerplatte, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Mieści się w nim obecnie Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zamian uniwersytet zatrudnił Franciszka Ksawerego jako pomocniczą siłę naukową przy zbiorach, oddając mu do dyspozycji służbowy pokój z kuchnią w pałacu, będącym wcześniej jego własnością. Utwór muzyczny Impresja deszczowa, autorem słów którego jest Ksawery Franciszek Pusłowski, został skomponowany przez ojca Bernardino Rizziego, franciszkanina z zakonu braci mniejszych konwentualnych w klasztorze w Krakowie. Pochodzi z 1924 roku i jest napisany na chór
solo, mezzosopran i fortepian. W przedstawionym za chwilę nagraniu tego utworu część chóralną wykonał chór Kameleon dzielnicy Mokotów. Założycielką i dyrygentką chóru jest Katarzyna Boniecka. Chór działa przy Młodzieżowym Domu Kultury Mokotów w Warszawie w siedzibie byłego Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci, m.in. ufundowanego, jak już wcześniej wspominałam, przez rodziny Pusłowskich. Partię fortepianu wykonał Piotr Latoszyński, a partię solową zaśpiewałam ja, Tatiana Trojanowska. I tym sposobem splata się historia losów członków rodu Pusłowskich.